Problem ten dotyczy najczęściej osób aktywnych sportowo pomiędzy 30 a 40 rokiem życia lub nawet młodszych, ale bardzo intensywnie uprawiających sport. Rozpoznawany jest w momencie, bardzo często w momencie zmiany dyscypliny sportu lub zwiększenia intensywności treningu. Jeżeli zmieniamy dyscyplinę sportu na taką, gdzie wymagana jest duża rotacja w biodrach lub próbujemy osiągnąć lepszy wynik, nie mając odpowiedniej regeneracji, zaczynamy odczuwać ból w pachwinach, który może się pojawiać podczas długotrwałego siedzenia lub podczas wysiłku, mogą być nawet bóle w nocy. Przyczyny można podzielić na anatomiczne, czyli ustawienie miednicy, różnica w długości kończyn, tak samo płaskostopie, czy koślawość lub szpotawość kolan. Mogą być spowodowane również nadmierną masą ciała. Przyczyny techniczne, to tak jak powiedziałem wcześniej, jest to zbyt intensywny trening, zmiana z dyscypliny na dyscyplinę, która wymaga dużych zakresów ruchu i wtedy najczęściej właśnie zaczynamy to odczuwać. No i przyczyny społeczne, które tak samo są jak w przypadku syndromu pasma biodrowo-piszczelowego najmniej brane pod uwagę, jest to stres. Jest to stres i siedzący tryb życia, który jednak niestety jest często przypadłością w obecnych czasach.